Jesteś teraz zakochana? Wiesz co, jestem zakochana, ale nie do szaleństwa, może tak to nazwijmy. A myślisz, że to jest jeszcze możliwe? O, pewnie! Słuchaj, ja się uwielbiam zakochiwać. Co tam masz na nadgarstku wytatuowane? Pierwsze imię ze swojej numerologii. Kiedyś to był Jan. Jego imię, które zrobiłam, to był prezent na jego urodziny. Był zadowolony? Bardzo. Natomiast później już stwierdziłam, że nie mogę dalej mieć jego imienia wytatuowanego na ręku, że to już po prostu jest przesada i już po rozstaniu. Minął ten czas, rok po jego śmierci. Kiedy już przeszedł ten szok, kiedy przeszła trauma i żałoba, zmieniłam to, nie chciałam zmieniać na byle głupotę, w związku z tym zmieniłam na pierwsze imię swojej numerologii. To ci przynosi szczęście? No tak, wierzę w to. Mhm. W ogóle staram się wierzyć we wszystko, co można, na pozytywnie. Zresztą tego nauczył mnie mój tata świętej pamięci, żeby nie mazać się, tylko iść do przodu. Mhm. Ja absolutnie wierzę w to, że jeżeli będziemy właśnie sobie myśleć, o Boże, muszę jutro wstać o 5:00, to będę wykończona i mam jeszcze ciężki dzień. Tak jak dzisiaj, też wstałam o 5:00 rano, żeby tutaj przylecieć. I bardzo często moi jacyś tam dalsi znajomi pytają, Boże, że też nie wykańcza cię takie życie, że ty tak jeździsz w tej z powrotem. No tak... ja cię nie widzę w aptece za ladą. No więc ja mówię, słuchajcie, ale ja to lubię. Ja się niczego nie boję, mogę spać 2 godziny dziennie, mogę podróżować, mogę być w Azji Express, w dżungli, nieważne. Powiedziałeś, że się nie mazgajesz, że się nie rozczulasz nad sobą. Tak, a nie znoszę tego. A jak skończył się twój związek z panem Janem, to potraktowałaś to jak ty, taka silna kobieta? Tak, dlatego że to była też decyzja, którą bardzo długo przerabialiśmy. To nie było coś, że się stało tak w 24 godziny i nagle coś się wydarzyło, ja się o czymś dowiedziałam, on się o czymś dowiedział i nagle tragedia. To była bardzo dojrzała, długo dyskutowana, przemyślana decyzja i dzięki temu oboje zostawiliśmy dużo dla siebie szacunku i przyjaźni. Dlatego może ta sytuacja nas oboje aż tak emocjonalnie nie wykończyła, jakby może nas wykończyła, gdyby stało się to inaczej. Bo niewątpliwie byliśmy ze sobą bardzo, bardzo emocjonalnie związani. Czy to był mężczyzna idealny? Absolutnie tak. Pod każdym względem mężczyzna idealny, pomimo tego, że miał do mnie pretensje, że nie zapakowałam mu szczotki do walizki albo tudzież takie rzeczy. No to trudno rozstaje się z kimś takim, kto jest spełnieniem marzeń. Oczywiście, że tak. Ale zmienia się nasze życie, zmieniają się też nasze etapy życia, zmieniają się oczekiwania. W pewnym momencie po prostu przestajemy być dla siebie idealni. Bo nie jest prawdą, że ludzie się nie zmieniają, bo nie jest prawdą, że życie się nie zmienia. Jedyna prawdziwa stała to zmienna. Jest takie powiedzenie. No właśnie.